Cześć, witam Was. Dzisiaj druga część naszego wyjazdu do Hiszpanii. Powiemy sobie pokrótce oczywiście, jak wyglądały na naszym przykładzie nasze treningi w Hiszpanii. A dla wytrwałych, którzy dotrwają do końca odcinka, opowiem jeszcze kilka słów o naszym nowym projekcie. Warto, słuchajcie, bo naprawdę szykuje się gruby temat. Przejeżdżaliśmy całą ekipą o różnych godzinach, przeważnie to było powiedzmy przed południem. Wiadomo, rozgrzewka, ubieramy się w kombinezony, rozgrzewka, wskakujemy na tor, mała pojeżdżawka. Była wydzielona jakaś część toru i zawodnicy jeździli wspólnie razem. W międzyczasie trener robił niespodzianki, to znaczy przestawiał słupki tak, żeby ta nitka toru zmieniała się, żeby zawodnicy nie przyzwyczajali się na długo do toru. Po jakimś czasie trener zgarniał całą ekipę, dzielił na powiedzmy dwie grupy, wpuszczał i znowu, powiedzmy szybsza, wolniejsza. Każda grupa jeździła swoim tempem po torze, po czym znowu zgarniał całą ekipę. No i co? I wymyślał im różne warianty ćwiczeń. To znaczy tak, przeróżnego rodzaju slalomy, jeżdżenie w kółko na kolanie. Ósemka dosyć była intensywnie ćwiczona. Niesamowite było też to, że jeżdżą naprawdę brzdące takie, no nie wiem czy 3 lata, może 3 to przesadzam, ale 4-latki na takich małych bzykach, pocket bike'ach. I też rówieśnicy Kuby i jego fąfli niesamowicie wymiatają, naprawdę fajnie. Widać, że ta regularność, bo ćwiczą, tego co mi mówiono, to Hiszpanie, zresztą jak my nawet byliśmy, to my codziennie praktycznie ćwiczyliśmy, a oni mówią, że 3 razy w tygodniu to taka średnia, tak? Czyli mogą ćwiczyć nawet więcej. I widać, że to naprawdę przynosi efekty, czyli regularność. Jeszcze fajna sprawa, bo raz udało nam się pojechać na zupełnie inny tor, na mniejszy, powiedzmy tego typu tory są u nas, taki mniejszy kartingowy. I oprócz tego, że tam była też pojeżdżawka, to trener brał każdego zawodnika na bok i z nim intensywnie trenował, powiedzmy na przykład jazdę na ósemce, tak? Na kolanie, uślizgi, ale też fajne ćwiczenie to właśnie dohamowanie, tak? Żeby ustawić, dohamowanie tylnym hamulcem, tak żeby ustawić motocykl już do skrętu pod kolejny pachołek czy kolejny zakręt. Powiedzieć, Hiszpanie są niezmordowani. To znaczy, widziałem po naszej ekipie, jak była zmęczona w porównaniu do młodzieży, nawet dzieci hiszpańskich, ale widać, że przede wszystkim wydaje mi się, że chodzi o regularność, tak? Że oni jeżdżą tam regularnie, jeżdżą technicznie, nie siłowo, pewnie dlatego też to ich tak nie męczy, no a mogą mieć i lepszą kondycję, tak? Tego nie wiem, ale było widać po naszej ekipie zmęczenie.
Szczególnie w pierwszych dniach wyjazdu, później już było trochę lepiej. Chociaż powiem wam szczerze, że ostatnie dni naprawdę trening był bardzo intensywny i ćwiczyliśmy bodajże chyba od 13 czy od 14 do 17, później była przerwa godzinna i później chyba od 17 coś z minutami, tak, do 21. Naprawdę już było ciemno, tor dobrze oświetlony. Zresztą ci, co śledzili nas na Instagramie, to widzieli, bo były jakieś transmisje. Robiłem co mogłem, internet był dosyć słaby, ale było widać mniej więcej, jak ten trening tam wyglądał. Na co zwróciłem uwagę, że większość ćwiczeń jest stricte placykowych, tak? Mniej jazdy na torze, więcej jazdy na placykach. Tor był podzielony tak jakby na placyk, tak? I ekipy sobie ćwiczyły, powiedzmy, każda różne warianty w swojej części toru. Po tych ćwiczeniach znowu była pojeżdżawka po torze, tak? Chodziło o to, żeby utrwalić to, czego nauczyli się na placu i przenieść na tor. I fajnie to wychodziło, bo widać, że po takich ćwiczeniach stricte placykowych dużo sprawniej się zawodnicy poruszają. A ostatnim takim elementem bardzo charakterystycznym, widać, że było już zmęczenie w zawodnikach naprawdę, to było ćwiczenie startów, tak? Bardzo fajna sprawa, bo trener ustawiał, w zależności od mocy motocyklów, umiejętności i tak dalej, ustawiał w linii i zawodnicy sobie testowali swój refleks, tak?
Aha, no i jeszcze opowiem Wam, bo obiecałem na początku odcinka, o naszym nowym temacie, tak? A temat jest naprawdę duży, bo słuchajcie, budujemy już parę osób, w zasadzie ci, którzy nas regularnie śledzą, to domyślają się, co to może być, bo już dawałem szczątkowe, co prawda, informacje na karcie społeczność na YouTubie. Więc słuchajcie, budujemy halę 400 metrów kwadratowych, czyli może nie jest to zbyt duży obiekt, do nauki jazdy na motocyklu, tak? Czyli kształcenie swojej techniki jazdy. Kto będzie mógł się uczyć na takiej hali? W zasadzie każdy, który wyrazi chęć. Jeżeli ktoś jest początkującym albo w ogóle nie umie jeździć na motocyklu, będzie mógł przyjść na tą halę, bo będzie ekipa trenerów, będą szkółki. Do takiej szkółki będzie można się zapisać. Będą mogły się uczyć nawet dzieci 3-letnie, bo do dyspozycji, oprócz tego, że będą motocykle elektryczne, będą też rowerki biegowe, no ale będą mogli też uczyć się oczywiście do osoby młodzież, osoby dorosłe, starsze. Nauka w Pit Parku, bo tak ten obiekt został przez nas nazwany, będzie odbywała się w głównej mierze na motocyklach elektrycznych. Pewnie czasami będą wyjątki, ale taki jest zamysł, żeby jednak trzymać się tego klimatu eko. Jesteśmy na etapie budowy, rozpoczęliśmy. W tej chwili mamy wylane fundamenty. W tym tygodniu już będziemy kłaść nawierzchnię, no a później zobaczymy. Przy dobrych wiatrach, wiadomo, no mamy teraz klimat, jaki mamy z tym nieszczęsnym wirusem. Planowaliśmy ruszyć, może powiem w ten sposób, na początku czerwca. Teraz pewnie będzie jakiś poślizg, nie wiem, no nie chcę obiecywać, ale mniej więcej tak, powiedzmy czerwiec, gdzieś bym się trzymał tej daty. Więcej informacji, bardziej szczegółowe, będą na dedykowanej stronie na Facebooku. Szukajcie tego pod hasłem Pit Park. Poniżej będzie link do Facebooka. Na dzisiaj tyle, i tak już za dużo tej gadaniny, prawda? Do zobaczenia, hej, trzymajcie się. Drogi widzu, jeżeli odcinek Ci się podobał, kliknij łapkę w górę, która znajduje się pod filmem, to nam bardzo pomoże. Jeżeli chcesz nas oglądać częściej regularnie, zasubskrybuj nasz kanał, a jeżeli chcesz dostawać przypomnienia o nowych odcinkach, kliknij w dzwonek.